Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj analiza, omówienie i easter eggi w 8 odcinku, czyli przedostatnim odcinku She-Hulk. W dalszej części tego materiału będą oczywiście spoilery dotyczące fabuły najnowszego odcinka dostępnego na platformie Disney+. I oh my god, ten serial zasługuje na pół oceny wyżej ze względu na Daredevila. Skradł całe show, no i ten romans, ale po kolei. Zaczynamy od początku. Na początku odcinka poznajemy Eugene Patilio, czyli Frogmana, który pierwszy raz pojawił się w Marvel Team Up numer 121 w 1982 roku. W tym odcinku jest wielką ciapą, no i zarazem jest jego głównym antagonistą. Leapfrog stara się być superbohaterem, znalazł kilku bandytów, którzy okradają sklep. Postanowił zapobiec tej kradzieży, niestety wyszło jak wyszło, co skutkowało procesem sądowym. Tylko zwróćcie uwagę na nazwę sklepu. Sklep nazywa się Monahans i jest to prawdopodobnie nawiązanie do Roberta Monahana, który był szefem organizacji przeciwko mutantom na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W tym odcinku mamy przynajmniej dwa nawiązania do mutantów. Oto pierwsze z nich. No i dalej poznajemy Daredevila, którego już widzieliśmy w MCU w filmie Spider-Man No Way Home. W tym momencie powiem wam, że ten odcinek, tak jak powiedziałem na początku, zasługuje na pół oceny wyżej, ponieważ Daredevil kompletnie skradł ten odcinek. Nie myślałem o niczym innym niż Matt Murdock. W piątym odcinku zostało nam zasugerowane, że Daredevil pojawi się w przyszłości She-Hulk. No i proszę, jest w przedostatnim odcinku. Szkoda, że to jest jedyny odcinek, w którym się pojawi. Dziewiąty odcinek prawdopodobnie pokaże nam walkę She-Hulk kontra Hulk King. W każdym razie fajnie było zobaczyć bitwę adwokacką. No i tutaj oczywiście dowiadujemy się, że Matt Murdock jest 100 razy lepszym adwokatem niż Jennifer Walters. Podczas rozprawy Matt Murdock wspomniał, że akty dotyczące Sokowi są już nieaktywne. Akty dotyczące Sokowi poznaliśmy w Age of Ultron, Civil War i tak dalej. Były w MCU przez dłuższy okres czasu, a polegały na legislacji, czyli rejestrowaniu się superbohaterów. Tutaj Matt Murdock powiedział, że tożsamość z klientów tego krawca powinna zostać tajna, ponieważ to naraziłoby ich życie i zdrowie. Nie tylko ich, ale też ich rodziny. Tak więc w ten sposób Matt Murdock wygrał. Powiem wam, załatwił Jen w 3 sekundy. Mało tego, powiedział, że Frogman kłamie. Jest to spowodowane jego supermocą. Jak wiecie, Daredevil ma supermoce związane z jego wypadkiem i związane z utratą wzroku. Do jednej z jego supermocy należy supersłuch, czyli słyszał bicie serca, przyspieszone bicie serca Frogmana. W ten sposób wywnioskował, że kłamie. Tak więc bardzo przydatna supermoc, jeżeli jesteś prawnikiem. Niestety nie można tego w żaden sposób udowodnić. W kolejnej scenie Todd wynajął jeszcze raz Jen. Okazało się, że to miała być kolejna randka, niestety nie wyszło po jego myśli. W każdym razie powiedział, że zakupił drogą aukcji wojenną włócznię z Wakandy. Chyba nie muszę nikomu wspominać, że jest to nawiązanie do Czarnej Pantery i Wakandy. Todd powiedział nawet, że studiował w Wakandzie, tak więc zastanawiam się, czy zobaczymy go w Ironheart albo w Czarnej Panterze Wakanda Forever. Jeżeli uważacie, że to byłoby zajebiaszcze cameo, to zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, a my lecimy dalej z easter eggami. Podczas potyczki Daredevila z She-Hulk na parkingu jasno było widać, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Podczas ich rozmowy w tle za Daredevilem widać plakat musicalu o Stevie Rogersie. Tak więc Kapitan Ameryka wiecznie żywy w MCU. Kiedy nieznajomy mówił, że jest Daredevilem, w tle było słychać ikoniczną muzykę, czyli motyw przewodni Daredevila. No i powiem wam, że od razu serce zabiło mi trochę szybciej. Uwielbiam Daredevila, serial Netflixowy jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o choreografię. No i w ogóle jest chyba najlepszym serialem superbohaterskim z Netflixowego świata Marvela. Co o tym sądzisz? Daj mi znać. Na słupie po lewej stronie widzimy kod QR, który po zeskanowaniu zaprowadzi was do darmowego komiksu, niestety po angielsku, ale komiks jest z 2014 i jest to numer 9 przygód She-Hulk. Dalej, kiedy już mieliśmy zobaczyć walkę podobną do walki w korytarzu z serialu Netflixa, She-Hulk wleciała przez sufit mówiąc:
She-Hulk Smash. No i jest to oczywiście nawiązanie do Hulka. Widać, She-Hulk podłapała jego taki catchphrase, bo Hulk zawsze mówi Hulk Smash, a tutaj Jen mówi She-Hulk Smash. Tylko że She-Hulk nie jest bezmyślną bestią. Oczywiście Hulk też już nie jest bezmyślną bestią, ale wcześniej był. Piękne nawiązanie do kuzyna Bruce'a Bannera. Dalej w odcinku rozwinął się romans między She-Hulk a Daredevilem. W komiksach wielokrotnie współpracowali razem. Zobaczymy, czy ten romans dożyje do Born Again, który już niedługo rozpocznie filmowanie. Miejmy nadzieję, że Tatiana Maslany, czyli Jennifer Walters, pojawi się na planie filmowym. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pod koniec odcinka Jennifer Walters łamie czwartą ścianę, mówiąc do mnie i do ciebie, że ten odcinek miał już idealne zakończenie i tak naprawdę nie wie, co się w tym momencie dzieje. Nagle wpada jej kumpela. Dalej Jen wspomina o satysfakcjonującym zakończeniu i tutaj nie wspomina o zakończeniu odcinka, tylko zakończenia poprzedniego wieczoru. If you know what I mean. No więc Jen musi jeszcze odebrać nagrodę dla najlepszej prawniczki. Tak więc musi przygotować się do gali. Nagle widzimy, jak Nikki wyskakuje zza węgła w pozycji Wolverina. Między palcami trzyma nawet jakieś pędzelki do makijażu, które mają przypominać szpony Wolverina. No i jest to drugie nawiązanie do X-Menów w jednym odcinku. Dalej Jennifer Walters poszła na tą galę, aby odebrać tą nagrodę dla tej osoby. Niestety galę przerwał Hulk King i pokazał jakby życie prywatne Jennifer Walters i She-Hulk. Widać, ewidentnie zaszła mu za skórę. Jestem pewny, że na tym ekranie jest mnóstwo easter eggów, ale najbardziej widoczny i najbardziej rozpoznawalnym zdjęciem jest to Kapitana Ameryki z Civil War. Przez cały sezon Jennifer Walters wielokrotnie podkreślała, jak mocno panuje nad formą She-Hulk. Tutaj niestety puściły jej nerwy i jak oglądałem tą scenę, myślałem sobie, kurczę, wrogiem sezonu pierwszego She-Hulk jest sama She-Hulk. To byłby taki ekstra twist, gdyby okazało się, że wrogiem serialu jest jego bohater. To by było naprawdę coś epickiego i w tym momencie serial zasługiwałby na przynajmniej 2 oczka do oceny w górę za taki epicki twist. No niestety szybko się pozbierała i wyszło znowu, że nie mamy żadnego wroga. To znaczy wrogiem jest Hulk King, ale naprawdę nie wiemy, kim on do tej pory jest. Zresztą sama grupa Hulk King przypomina mi działanie grupy Anonymous, czyli grupy hakerów, którzy są, jak nazwa sugeruje, anonimowi. Odcinek kończy się naprawdę bardzo fajnym akcentem. Wydawało mi się, że She-Hulk, tak jak wspomniałem, jest wielkim wrogiem. No i ostatni odcinek będzie, myślę, że prawniczy, będzie próbowała się wybronić z tego całego bagna, w które się właśnie wkopała w końcówce 8. odcinka. Jak zwykle w sekwencji kończącej odcinek dowiadujemy się o różnych pobocznych wątkach, o których nie wspomniano szerzej. Na przykład tutaj widzimy, jak Todd licytuje się z Frogmanem o włócznie z Wakandy. Dalej widzimy, jak przebiegała wspólna noc Jennifer i Matta. Dajcie mi znać, co sądzicie o 8. odcinku. Szczerze mówiąc, jest to mój ulubiony do tej pory odcinek. Pierwszy był super, no i teraz 8. Naprawdę mega dużo easter eggów, mega fajnie to zostało poprowadzone, ale zwróćcie uwagę, że mój ulubiony odcinek był tak naprawdę odcinkiem o Daredevilu. I to coś powinno mówić wam o tym serialu. Trzymajcie się, na razie.